Dzień dobry. Na tym filmie będę chciał pokazać, jak podłączyć taki wentylator, który posiada dwa biegi do wyłącznika podwójnego, a to z kolei jest podłączone do termostatu. Termostat włącza i wyłącza ten wentylator w zależności od temperatury, która jest uzyskana na tym małym czujniku. Pokażę, jak wygląda podłączenie kabli w tym wyłączniku oraz jak wygląda podłączenie przewodu w samym wentylatorze. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Zobaczcie, zasilanie podłączyłem bezpośrednio do termostatu. A z termostatu są dwa przewody. Jeden z tych przewodów podłączony jest do wyłącznika od górnej strony, a drugi przewód jest połączony z kablem biegnącym, z przewodem biegnącym do wentylatora. Poniżej w wyłączniku mamy pozostałe dwa przewody idące do wentylatora. Z lewej strony przewód żółto-zielony, z prawej strony przewód brązowy. Teraz pokażę, jak to jest połączone w samym wentylatorze. Przewody w wentylatorze podłączone mam następująco. Do zacisku pierwszego przewód niebieski, do zacisku drugiego przewód brązowy, do zacisku trzeciego przewód żółto-zielony. Dzięki takiemu podłączeniu przewodów w tym wyłączniku uzyskałem możliwość sterowania tym wentylatorem w ten sposób, że gdy oba klawisze są załączone, tak jak teraz na dole, to wentylator działa na pierwszym biegu, a kiedy przełączę pierwszy klawisz, co zresztą słychać, wentylator przechodzi na drugi bieg, na ten szybszy. Wyłączenie drugiego klawisza powoduje całkowite rozłączenie wentylatora od zasilania. Cały ten układ działa teraz tak, że jeśli dojdzie do zadanej temperatury na termostacie, to prąd popłynie przez ten wyłącznik do wentylatora. No i teraz, jeżeli pierwszy klawisz będzie wciśnięty w dół, to wentylator będzie pracował na pierwszym biegu, a kiedy będzie wciśnięty klawisz do góry, to wentylator będzie pracował na biegu drugim. Klawisz drugi z kolei wyłącza całkiem wentylator. To wszystko, co chciałem pokazać na tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmów.